Witam Państwa bardzo serdecznie, Elżbieta Baj i Czesław Brzyniak. Miło nam jest powitać Państwa w Pójscu na podsumowaniu 10. edycji konkursu historycznego To, co przeżyło jedno pokolenie, drugie przeżywa w sercu i pamięci pod hasłem OSP Służby Mieszkańców Wsi i Miast, którego organizatorami są Stowarzyszenie Inicjatyw Lokalnych Pójściec oraz filia w Tłuszczu Gminnej Biblioteki Publicznej w Międzyrzecu Podlaskim z siedzibą w Wysokim. Od początku istnienia tego konkursu patronuje mu wójt gminy Międzyrzec Podlaski, z którego również dotacji korzystamy, finansując to działanie. A od 2 lat również patronatem objął to wydarzenie starosta bialski Mariusz Tymko. Jednym z głównych celów tegorocznego konkursu było uhonorowanie strażaków ochotniczych straży pożarnych z terenu powiatu bialskiego poprzez opracowanie i upublicznienie różnorodnych ich osiągnięć oraz zgłębienie wiedzy uczestników na temat zasad funkcjonowania jednostek OSP i rozpropagowanie tej działalności. Miło mi bardzo po raz 10 już uczestniczyć w tym konkursie, którego cele, jak Państwo widzą, są bardzo wzniosłe i bardzo praktyczne i się sprawdzają. Zanim przeczytam protokół komisji, chciałbym tylko zaznaczyć, organizatorzy bardzo pełnie wyjaśnili założenia konkursu i my jako komisja właśnie nad tym się bardzo pochylamy, bo ta pokoleniowość, przekazywanie informacji, czerpanie od starszych jest jakby głównym ideowym założeniem. Bardzo budujące jest zadanie pracy, gdzie młody człowiek mówi, że jego tata jest strażakiem, dziadek był strażakiem i podejrzewamy, że on też będzie kontynuował tę tradycję, bo widać w tych pracach ogromną dumę z tego wypełnienia tej misji ochotniczej straży pożarnej, że są ludzie, którzy ratują życie, ratują mienie, służą społeczności. To, że to jest jeden z głównych tych celów tego tematu tegorocznego, był dla nas, dla komisji bardzo budujący. Doceniamy tą właśnie pracę samodzielną, ale również w oparciu o informacje, zapytywanie o historię straży w danym miejscu. Czyli ten cel łączenia pokoleń, dziadek z wnuczkiem, z tatą, on jest właśnie tym głównym założeniem i on był w tych pracach spełniany i pod tym kątem żeśmy jako loży oceniali tę pracę. Gratuluję wszystkim uczestnikom, ale przede wszystkim gratuluję opiekunom i rodzicom. Z tego względu, że tak jak było mówione w samym założeniu, konkurs miał cel wspólnych działań i wspólnych pokoleniowych prac nad dzisiejszym tematem. Zaśpiewać coś o cyrku, no i dobra. Kiedyś we śnie cyrk widziałem, i panowie. Proszę pana, czy to program dla wariatów? Straszny w polu załamują skrzydła dwa.